regionie łódzkim, przepraszam, przewodniczący zarządu regionu, Mirek Michalski. Przed państwem. Kiedy tu nie mówcie, że wracamy do Polski z Europy, jesteśmy w Europie cały czas i nie damy się z niej wyprowadzić. Ja myślę, że jak będziemy mieli więcej takich europarlamentarzystów jak pani Róża, to zdecydowanie z nich nie wyjdziemy nigdy. Słuchajcie, byłem w Europarlamencie na zaproszenie pani Róży, odbieraliśmy nagrodę w imieniu całego KOD-u. Pani Róża jest absolutnie niezwykle ciepłym człowiekiem, poświęcała nam całe dni i dała nam tyle radości. I powiem wam, chodziliśmy po Europarlamencie i wszyscy europarlamentarzyści po kolei witali się z nią serdecznie i gratulowali, że mamy takiego przedstawiciela w Europejskim Parlamencie. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj z Łodzi do was faktycznie, ale my przyjedziemy do każdego miejsca w Polsce i tak też robimy. Jeździmy po całej Polsce. Poznać nas można choćby po tych żółtych kaskach, po żółtych łódeczkach. Staramy się być widoczni, staramy się być wszędzie tam, gdzie KOD jest potrzebny. Bo my jesteśmy potrzebni. To też powiedziała pani Róża. Pamiętajcie, w tej chwili los Polski leży w naszych rękach. W niczyich innych. W naszych rękach. Jeżeli my będziemy silni, jeżeli będziemy spójni, jeżeli przestaniemy się sami dzielić, to wtedy mamy szansę wygrać. Proszę was, nie dzielmy się. Jesteśmy jednym wielkim KOD-em. Tutaj stoi Krzysztof Łoziński, stoi Mateusz, stoję ja. Tutaj jest Kaszów Wielkopolski, Grubieszów, Myślenice, ludzie z Płocka. Nie dzielmy się. Jesteśmy jednym wielkim, potężnym KOD-em. Jesteśmy Polsce w tej chwili niezbędni. Piotr zaintonował na początku Łódź, Warszawa, wspólna sprawa. Tak, to jest prawda, ale to jest tylko część prawdy. Bo cała prawda jest taka, że cała Polska, wspólna sprawa! 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 Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, że wszyscy mogliście razem z nami. Że jesteśmy wszyscy razem, bo jesteśmy my, nie ma wy, oni, jesteśmy my. I sędziowie, którzy w tej chwili są zagrożeni, muszą liczyć na naszą pomoc, muszą wiedzieć, że staniemy za nimi murem i nie odpuścimy. Nie będą sami, będą zawsze mieli nas za plecami jako wielkie, potężne wsparcie jednego, wielkiego, ogromnego, ogólnopolskiego KOD-u. Kocham was. Proszę państwa, mamy krótką przerwę techniczną. Jest. Pan sędzia Jerzy Stępień właśnie przychodzi. Zapraszamy serdecznie na scenę. Powitajmy go aplauzem. Prawie każdego tygodnia gdzieś jestem w Polsce i wszędzie są takie właśnie tłumy ludzi na spotkaniach i z byłymi prezesami Sądu Konstytucyjnego i z ludźmi związanymi z opozycją. Polska naprawdę się budzi. Polska naprawdę się budzi. W tej chwili już nikt nie ma wątpliwości, że rządzący atakują wszystkie zdobycze demokratycznego państwa. Dla nas, dla sędziów konstytucyjnych było oczywiste, że atak na Trybunał Konstytucyjny jest atakiem na Konstytucję, bo nie może funkcjonować kodeks karny bez